Lasst uns miteinander einen Abschnitt lesen aus dem ersten Petrusbrief. Przeczytajmy wspólnie jeden fragment z pierwszego listu Piotra. Aus 1. Petrus 5. 1. Piotra 5. Vers 1 bis 7. Od wiersza 1 do 7. Und ab Vers 10. I od wiersza 10. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych, oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. Wir haben von dem Glück der Erlösten gesungen. Śpiewaliśmy o szczęściu wybawionych. Und das ist auch das Thema von Petrus. I to jest też szczególnym tematem Piotra. Petrus hatte 3,5 Jahre den Herrn Jesus begleiten können. Piotr był jednym z tych, którzy mogli przez 3 lata Panu towarzyszyć. Er hatte seine Worte gehört. On słyszał jego słowa. Er hatte seine Taten gesehen. Widział jego czyny. Und er hatte auch seine Empfindungen wahrgenommen. I także odczuwał to, co było w jego sercu, uczucia jego. Er war so angezogen von der Person des Herrn Jesus, dass er diesen Platz immer wieder mit Freuden einnahm. On tak mocno był przyciągnięty przez osobę Pana Jezusa, że wciąż na nowo chętnie zajmował to miejsce w jego bliskości. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Zadał pytanie: Panie, do kogoż pójdziemy? Do kogoż mamy iść? Ty masz słowa żywota wiecznego. So hat er gesagt. Tak on powiedział. Als viele weggingen. Wtedy, kiedy wielu odeszło. Und diese Person kann auch für uns nur der Anziehungspunkt sein. I ta oto osoba pragnie i chce być również i dla nas tym punktem, który będzie nas mocno przyciągać. Er hat ihn aber auch erlebt als derjenige, der ihn wieder zurechtgebracht hat. Ale również przeżył obecność Pana jako tego, który go doprowadził do pełnego porządku. Und wir alle sind oft zurechtgebracht worden durch diesen Herrn Jesus Christus. I my wszyscy często byliśmy przez Pana doprowadzani do porządku w niejednej sprawie. Und wir haben ihn dabei umso besser kennengelernt. I w tych sytuacjach mogliśmy go tym głębiej poznać. Wir haben seine Größe noch viel lebendiger erlebt. Wtedy poznawaliśmy jego wielkość jeszcze bardziej żywo. Und sein Herz voller Liebe genossen. I jego przepełnione miłością serce.
Der uns nicht aufgibt. Serce, które nigdy nas nie zaniecha. Der uns mit unendlicher, ewiger Liebe liebt. Które miłuje nas nieskończoną i wieczną miłością. Petrus hatte ein Gespräch unter vier Augen mit dem Herrn. Piotr był tym, który mógł poprowadzić bardzo osobistą rozmowę w cztery oczy z Panem. Auch da kam die ganze Aktivität wieder von Christus selbst. Tam również poznał całą aktywność serca Pana Jezusa w stosunku do Niego. So ist der Herr auch derjenige, der im Hinblick auf die Zurechtbringung immer als erster tätig ist. Tak też jest z Panem Jezusem zawsze, że On, jeżeli chodzi o doprowadzenie do porządku i napomnienie, On jest pierwszym, który wychodzi w kierunku nas. Dann gibt er in Johannes 21 ihm die öffentliche Rehabilitation. W Jana 21 Pan Jezus daje tam słowa publicznej rehabilitacji Piotra. Und das, was dem Mensch Jesus Christus so unendlich wertvoll ist, das hat er ihm ans Herz gelegt. I to, co jest tak nieskończenie wielką wartością dla serca Pana Jezusa, położył wtedy na serce Piotra. Es waren die Schafe, es waren die Lämmer. To były te owce, to były te jagnięta. Und immer wieder war diese Aufforderung verknüpft mit Liebe. I zawsze było to połączone, to wezwanie do jakiejś służby było połączone z miłością. Der Herr wollte Petrus ganz deutlich ins Herz eingraben. Petrus, der Dienst ist nur möglich in Verbindung mit der Liebe zu mir. Pan Jezus pragnął głęboko, głęboko wpisać, wyryć na sercu Piotra, że służba dla niego jest możliwa tylko wtedy, gdy jest połączona z miłością do niego. Aber bist du einst zurückgekehrt, sagt er in Lukas 22. Ale mówi w Łukasza 22, jeśli ty kiedyś się nawrócisz, stärke deine Brüder. Umacniaj braci swoich. Und diesen Auftrag des Herrn hat er zu Herzen genommen. I to zadanie powierzone mu od Pana Piotr głęboko przyjął do swojego serca. Seine beiden Briefe zeugen davon. Dwa jego listy są świadectwami tego. Und auch die Apostelgeschichte ist ein Zeichen davon. Oraz częściowo Dzieje Apostolskie. Ist denn der erste Petrusbrief nun wirklich ein Brief der Freude? Czy pierwszy list Piotra rzeczywiście można określić listem radości? Der erste Petrusbrief ist ein Brief, wo wir ein göttliches Prinzip verwirklicht sehen. Pierwszy list Piotra jest listem, w którym widzimy urzeczywistnienie Bożej zasady. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Jest to prosta zasada o siewie i o zbiorze z tego siewu. Es sind die Regierungswege, die Gott innerhalb seines Volkes praktiziert. To są drogi Bożego rządu, które On praktykował w pośród swego ludu. Und das macht er gleich im ersten Kapitel recht deutlich. I już w pierwszym rozdziale tego listu wyraźnie jest to widoczne. Er sagt in Kapitel 1, Vers 17, w 17 wierszu tego pierwszego rozdziału on mówi: A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Es kommt also darauf an, dass wir im Hause Gottes in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes wandeln. Chodzi zatem o to, abyśmy w domu Bożym kroczyli w zgodności, w harmonii z myślami Bożymi. Das haben wir in dem Lied zum Ausdruck gebracht. Również i to, o tym śpiewaliśmy w tej pieśni. Wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freude leer. Gdy od Niego się odwracamy, wtedy nasze serce przepełnia ciemność i ucieka radość. Takie są słowa jednego wiersza, jednej zwrotki. Aber er zeigt auch, dass der normale Weg des Gläubigen durch Freude gekennzeichnet ist. Ale jednocześnie wskazuje nam tutaj na to, że normalna droga wierzącego jest drogą napiętnowaną mocno radością. Und das finden wir im ersten Kapitel im 8. Vers. I to znajdujemy w 8. wierszu pierwszego rozdziału. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście.
Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Es kann natürlich auch eine Zeit kommen, wo der Glaube bewährt wird. Może przyjść taki czas, gdy wiara będzie w szczególny sposób wypróbowywana. Diese Glaubensübungen kommen. Wiara, która będzie wprowadzona w różne ćwiczenia. Und dann ist das Ergebnis dieser Glaubensübung viel köstlicher als die des Goldes. I wtedy wynik takiego ćwiczenia jest o wiele wspanialszy niż złoto kosztowne. Und es wird, wenn der Jesus auf dieser Erde als Herr der Herren und König der Könige erscheint, sichtbar werden. I będzie to kiedyś widoczne w całej pełni, gdy Pan Jezus na tej ziemi jako Król Królów i Pan Panów wszystkim się objawi. Er sagt also mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt ihr. I on mówi dlatego, że radujecie się radością niewysłowioną oraz chwalebną. Unaussprechlich bedeutet, dass die menschliche Sprache nicht in der Lage ist, diese Freude zu beschreiben. Niewysłowiona oznacza po prostu, że ludzki język nie zna właściwych słów, by oddać głębie tej cudownej radości. Verherrlichte Freude bedeutet, a chwalebna radość oznacza, dass diese Freude aus der Herrlichkeit kommt. Że ta radość, ona przychodzi z niebiańskiej chwały Bożej. Und uns zur Herrlichkeit führt. Oraz prowadzi nas do tej niebiańskiej chwały Bożej. Es ist also die Herrlichkeit, die gewissermaßen aus der Gegenwart Gottes durch uns hindurchströmt und uns dorthin bringt. Więc jest to w pewnym sensie, można obrazowo powiedzieć, radość, która przychodząc z chwały Bożej, niebiańskiej chwały, ona przychodzi do naszych serc, przepełnia je całkowicie i zabiera nas znowu tam. Er erinnert sie an das wunderbare Erbteil, was in den Himmeln aufbewahrt ist für sie. Ta radość chwalebna, ona przypomina nam w sercu ten cudowny dział, który jest dla nas zachowany w niebie, w chwale niebios. So ist dieser ganze Brief gekennzeichnet durch den Fremdlingscharakter. Dlatego też ten oto list jest bardzo mocno nacechowany podkreślaniem charakteru obcego w tym świecie. Als gläubige Menschen waren sie innerhalb von ungläubigen Menschen ein Fremdling. Jako odbiorcy tego listu, jako wierzący ludzie odczuwali mocno, że są obcymi wśród ludzi tego świata. Und darüber hinaus waren sie zerstreut, sie waren nicht mehr in Israel. Ponadto oni byli rozproszeni, już nie byli jednym zgromadzeniem w Izraelu. In dieser Weise waren sie auch Fremdlinge. I również w tym znaczeniu odrzuceni przez swój własny lud, byli obcymi. Wenn wir an den Hebräerbrief denken, gdy nasze myśli pokierujemy ku listowi do Hebrajczyków, dann hatten die gläubigen Juden, und an diese ist ja auch der erste Petrusbrief geschrieben, to wierzący spośród Żydów, do których również skierowany jest ten pierwszy list Piotra, den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen. Byli takimi, którzy rabunek swoich ziemskich dóbr przyjmowali również z radością. Und so war es sicherlich bei diesen auch. Z całą pewnością u tych było podobnie. Wie wertvoll muss in die Person des Herrn Jesus gewesen sein. Jakżeż wielką wartością musiała być dla nich osoba Pana Jezusa. Dass diese unaussprechliche und verherrlichte Freude ihr Leben charakterisierte. Że ta niewysłowiona i chwalebna radość po prostu głęboko charakteryzowała ich życie. Und Petrus als ein Mann, der die Gnadengabe unter anderem des Hirten hatte, war jetzt besorgt, dass diese Gläubigen auch in diesem guten Zustand weitergehen sollten. I Piotr, który posiadał sam szczególny dar bycia pasterstwem i wykonywania służby pasterskiej, był teraz zatroskany mocno o to, by wierzący szli dalej tą drogą radości. Petrus sagt, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Piotr stwierdza jednoznacznie, że sąd zaczyna się w domu Bożym. Wie die wir Gott jetzt so nahe gebracht worden sind, haben eine hohe Verantwortung. My, którzy zostaliśmy do Boga tak blisko doprowadzeni, mamy teraz przed Nim wysoką odpowiedzialność. Und um dieser Verantwortung zu entsprechen, benutzt der Herr auch das Miteinander innerhalb des Volkes Gottes. I abyśmy mogli odpowiedzieć tej wysokiej odpowiedzialności, to Bóg
używa różnych relacji pomiędzy nami, które zachodzą w domu Bożym. Wie schnell kann ich mich auf einen eigenwilligen Weg begeben und merke es nicht? Jakże szybko mogę udać się na drogę własnowolną i nie zauważa tego w ogóle. Aber Petrus zeigt hier, ihr seid zusammen durch die Herde Gottes. Ale Piotr mówi jasno, wy jesteście razem tą trzodą Bożą. Ihr seid zur gegenseitigen Ergänzung gegeben. Wy jesteście sobie nawzajem dani ku wzajemnemu uzupełnianiu się. Da sind junge und alte. Tam są młodzi i są starzy. Und alle zusammen dürfen sich gegenseitig eine Hilfe sein. I wszyscy razem mogą być dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą. Damit diese unaussprechliche und verherrlichte Freude weiter euer Leben kennzeichnet. Po to, aby ta niewysłowiona oraz chwalebna radość mogła cały czas cechować nasze życie. Er hatte in Vers 18 und 19 des letzten Kapitels noch gesagt. On, Piotr, w 18 i 19 wierszu ostatniego swego ostatniego rozdziału in kapitel 4 Vers 18 und 19. W czwartym rozdziale, wiersze 18 i 19 mówi, dass dieser Weg nicht einfach ist. Vielleicht liest du auch diese Verse. Że ta droga nie jest drogą łatwą. Przeczytamy te wiersze. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Und jetzt in Kapitel 5, Vers 1 spricht er zunächst die Ältesten an. I teraz dalej w piątym rozdziale od pierwszego wiersza Piotr zwraca się po pierwsze do starszych. Es ist hier an dieser Stelle nicht an das Amt des Ältesten zu denken. W tym miejscu nie należy sądzić, że po pierwsze mamy przed oczyma urząd starszeństwa. Wir wissen, dass zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 dieses Amt des Ältesten beschrieben ist. Wiemy, że na przykład w Dziejach Apostolskich 20 jest tam podkreślony ten urząd starszego. Diese gleiche Personengruppe wird auch Aufseher genannt. Ta sama grupa jest również i tutaj przedstawiona. Und die Ältesten werden auch im Timotheusbrief beschrieben, wie auch im Titusbrief. Starsi są w sensie urzędu szczególnie opisani w liście do Tymoteusza oraz w liście do Tytusa. Da steht mir das Amt im Vordergrund. Tam na pierwszym planie jest urząd. Doch hier löst sich Petrus von dem Gedanken. Lecz tutaj Piotr w pewnym sensie odwraca uwagę od urzędu. Er meint einfach mit diesem Begriff Ältesten alte Brüder. Tym pojęciem starszych określa po prostu braci, którzy są starsi wiekiem. Sie werden zunächst genannt. Oni są najpierw tutaj und in Vers 5 haben wir die Jüngeren. A w piątym wierszu mamy młodszych. Die Älteren haben die größere Verantwortung. Ci, którzy są starsi, wiekiem starsi, mają większą odpowiedzialność. Und deshalb werden sie zunächst genannt. I dlatego do nich zwraca się po pierwsze. Und wie schön, wenn jede Altersgruppe in einem örtlichen Zeugnis vertreten ist. Jakżeż to jest piękną rzeczą, gdy każda grupa wiekowa jest reprezentowana w miejscowym zgromadzeniu. Es sind Personen, die wie Petrus gelernt haben in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. To są osoby, które poznaliśmy w drodze naśladowania Pana Jezusa. Die auf seine Worte, auf seine Handlungen geachtet haben. Które również, tak jak i my, zważały na Jego słowa i na Jego czyny. Die an seinem Herzen gelegen haben. Którzy również w pewnym sensie leżeli na piersi Pana Jezusa. Die seine Liebe so mitgenossen haben. I którzy w ten sposób mogli szczególnie odczuwać Jego miłość. Die den Weg mit dem Herrn Jesus gegangen sind. Ludzie, którzy poszli drogą z Panem Jezusem. Diese Personen werden hier angesprochen. Tacy ludzie są tutaj przedmiotem słów, czy są tymi, do których zwraca się Piotr. Die Ältesten nun unter euch ermahne ich. Starszych więc wśród was napominam. Sie waren innerhalb der Christen eine besondere Gruppe. Wpośród chrześcijan tamtejszych oni tworzyli szczególną grupę. Sie gehörten zu ihnen. Należeli do nich.
Aber sie wurden auch unterschieden von ihnen. Ale byli również w pewnym sensie różnymi od pozostałych. Und sie werden jetzt ermahnt. I ci oto teraz są napominani. Ermahnen bedeutet auch trösten, ermuntern. Napominać oznacza również pocieszać i dodawać sił. Pokrzepiać. Durch dieses Ermahnen wird ein Gedanke ernstlich auf das Herz gelegt. Przez to duchowe napomnienie myśli w sposób zawierający wielką powagę kładzione są na serca ludzkie. Wir leben heute in einer Zeit der Oberflächlichkeit. Żyjemy dzisiaj w bardzo przykrym czasie powierzchowności. Und gerade wenn es um den Dienst eines Ältesten geht. I ma to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o służbę starszego. Dann besteht die Gefahr, dass wir die Aufgabe nicht mehr ernst nehmen. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że tej służby nie będziemy już traktować z dostateczną powagą. Dass wir vielleicht resignieren. Że może zrezygnujemy. Epheser 4 macht deutlich, dass der verherrlichte Herr seiner Versammlung Gaben gegeben hat. List do Efezjan 4 mówi wyraźnie o tym, że uwielbiony Pan dał swemu zgromadzeniu dary. Evangelisten, Hirten, Lehrer. Dał ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Ich nenne jetzt nur diese drei in dieser Reihenfolge, wie sie im Epheserbrief stehen. Ja teraz celowo wymieniam te trzy grupy, czy trzy urzędy, w takiej kolejności, jakie przedstawione są w liście do Efezów. Denn diese drei sind als Personen bis zum Ende, das heißt bis zum Wiederkommen des Herrn, der Versammlung gegeben. Ponieważ te trzy urzędy zostały dane zgromadzeniu aż do czasu przyjścia Pana Jezusa. Doch auf diese Gnadengabe, die diese Personen darstellen, zielt Petrus auch hier nicht ab. Ale dokładnie na tych, którzy takie dary posiadają, nie koncentruje swojej uwagi tutaj Piotr. Es ist nicht so, dass ich auf einmal wie einem Lichtschalter etwas habe oder nicht habe. Nie jest tak, jakbyśmy posługiwali się wyłącznikiem. Mam coś lub nie mam. Nein, er sagt einfach, ihr seid älter geworden. Bitte denkt daran, wie ernst die Sache ist. Nie, Piotr mówi tutaj, wy po prostu posunęliście się w wieku. Proszę pomyślcie o tym, jakżeż to jest poważne. Und er will sie motivieren, diese Aufgabe auszuführen. I on motywuje ich do tego, by zadania, które posiadają, wykonywali. Unabhängig, ob sie nun diese Gabe haben oder nicht. Bez względu na to, czy posiadają dary, o których mówiłem, czy nie. Wie motiviert er? W jaki sposób on motywuje tych oto starszych? Stellt er sich als Apostel vor? Wyobraźmy sobie apostoła, czy wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jego pozycji. Nein, er stellt sich in die Reihe der alten Brüder. Przepraszam. Apostoł tutaj nie stawia się na pozycji apostoła, tylko stawia się na pozycji współbrata, starszego, tak jak oni. Dieser Apostel fühlt sich verbunden mit diesen Brüdern und sagt, ich bin doch einer von euch. Ten oto apostoł, on czuje się związany z braćmi, mówi, jestem jednym z was, taki jak wy. Ich bin ein Mitältester. Ja też jestem takim starszym, jak i wy. Ich habe auch die Aufgabe. Ja też mam zadanie od Pana. Ich weiß auch um die Mühen. Ja też wiem o trudach wykonywania tego zadania. Die Enttäuschungen. I wiem o rozczarowaniach. Dass man resignieren kann. Wiem, że można zrezygnować. Dass man auch resignieren kann im Hinblick auf die eigene Schwachheit. Że można zrezygnować, widząc słabość własną. Nein, ich möchte euch weiter motivieren. Ale nie, ja pragnę was dalej motywować. Diese Aufgabe wahrzunehmen. Aby uchwycić się tego ważnego zadania. Das zweite, um sie zu motivieren ist, er sagt, drugą rzeczą, przez którą pragnie dodać im sił, to jest to, że mówi, ich bin Zeuge der Leiden Christi. Że jestem świadkiem cierpień Chrystusowych. Die Leiden Christi machen deutlich, welch einen Preis die Gläubigen für Christus hatten.
Cierpienia Chrystusowe, one nam unaoczniają, jakżeż wysoką cenę zapłacił Pan Jezus. Ich habe gesehen, wie Jesus Christus alles hingegeben hat. Ja widziałem, jak Jezus Chrystus wszystko dał, um diese Versammlung zu erwerben. Po to, aby nabyć to drogie zgromadzenie. Und ich weiß auch, was auf der anderen Seite steht. I wiem również o tym, co przedstawia druga strona. Dass da Menschen sind, die ganz und gar verderbt waren von Haus aus. Że ludzie są całkowicie na wskroś zepsuci. Die auch nicht fähig und nicht willig waren, sich verbessern zu lassen. Którzy nie byli ani do tego zdolni, ani do tego gotowi, by pozwolić, by Bóg ich naprawił. Aber dennoch hat Christus für sie gelitten. Ale mimo to widziałem, jak Chrystus cierpiał za nich. Petrus schreibt hier nichts von seinen eigenen Leiden. Piotr nie pisze tutaj nic o swoich osobistych cierpieniach. Er stand in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. On stał teraz na stanowisku tego, który idzie w śladach za Panem Jezusem. Hatte viele Jahre den Hirtendienst getan. Przez wiele lat wykonywał posługę pasterza. Wusste um die Enttäuschungen. On wiedział dobrze o rozczarowaniach. Sondern er wendet sich einfach an die Leiden des Herrn Jesus. Ale to, na co zwraca uwagę, to podstawa, mianowicie cierpienia Pana Jezusa. Er sagt, denkt nicht an die Leiden, die ihr im Hinblick auf die Ausübung dieses Dienstes erduldet. On mówi w pewnym sensie, nie myślcie o tych cierpieniach, które was spotykają przy wykonywaniu tej służby. Sondern denkt an Christus selbst und an seine Leiden. Lecz pomyślcie o Chrystusie samym i o Jego cierpieniach. Der dritte Punkt ist, trzecim punktem jest, dass er sagt, Teilhaber der Herrlichkeit. Że on tutaj mówi uczestnik chwały, która się ma objawić. Diesen Gedanken durch Leiden zur Herrlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Petrusbrief. Ta myśl od cierpień do chwały, która się ma objawić, ona jest jakby taką czerwoną linią wyraźnie pociągniętą przez cały ten list. Der Dienst des Ältesten oder der alten Brüder ist nur begrenzt. Służba starszego brata jest ograniczona. Einmal kommt die Herrlichkeit. Ale pewnego dnia nastanie chwała. Während er bei den Leiden sich nicht selbst einschließt, kto nie widzi się włączony w te cierpienia, sagt er hier, ich bin auch Teilhaber dieser Herrlichkeit. On mówi tutaj wyraźnie, stwierdzając, że jest uczestnikiem tych cierpień, ale i chwały. Wir haben in der Erststunde gesungen, dir, dem hoch erhobenen Herrn. Śpiewaliśmy w pierwszej godzinie naszego zgromadzenia słowa Tobie, wywyższony Panie nasz. In der zweiten Strophe haben wir zum Ausdruck gebracht, w drugiej zwrotce tej pieśni mówiliśmy, dass nur noch die Herrlichkeit Christi an uns gesehen wird in der Ewigkeit. Że w wieczności będziemy odzwierciedlać jedynie chwałę Pana Jezusa. Alles eigene bleibt zurück. Wszystko, co było, jakby charakteryzowało nas samych, w naszej naturze, wszystko to odpadnie. Was sind das doch für Motivationsschübe gewesen? To, co było nam dane po to, by nas motywować w tej Bożej szkole. Mit der er sie motivieren will, mit der er sie trösten will. Te rzeczy, którymi on, który się posługiwał, by nas pokrzepić i motywować. Und diese Herrlichkeit, sie würde nicht nur für die Kinder Gottes sichtbar werden in Vollkommenheit. I w doskonałości ta chwała nie będzie tylko widoczna dla dzieci Bożych, które mają w niej udział. Sondern sie steht im Begriff auch öffentlich dargestellt zu werden. Lecz ona będzie widoczna publicznie, jawna dla wszystkich. Sie würde dargestellt werden auf dieser Erde. Ona będzie przedstawiona na tej ziemi. Auf dieser Erde, wo Christus so gelitten hat. Na ziemi, na której Chrystus tak musiał cierpieć. Und wo wir jetzt noch diese Aufgabe haben. I na ziemi, na której jeszcze teraz posiadamy zadania. Und jetzt kommt der Auftrag. I teraz oto pojawia się dalej sama treść tego zadania. Hütet die Herde Gottes. Paście trzodę Bożą.
strzeżcie trzody Bożej. Dokładnie jak będziemy tłumaczyli. Hüten bedeutet mehr als weiden. Mianowicie strzec to jest coś więcej niż tylko paść. Es beinhaltet Weide zu geben, Nahrung dazu reichen. To wprawdzie oznacza dać pokarm, dać to, co jest potrzebne do odżywienia. Aber auch gleichzeitig Schutz zu geben. Ale jednocześnie oznacza to dać ochronę. Wenn wir weiden möchten, gdy pragniemy paść, wenn wir schützen möchten, gdy pragniemy chronić tę trzodę od niebezpieczeństw, dann müssen wir persönlich bei dem guten Hirten verharren. To wymaga to tego, byśmy osobiście trwali w bliskości dobrego pasterza. Der gute Hirte ist auch heute noch tätig. Bo nach Lukas 15. Dobry pasterz i dziś cały czas nie zaprzestaje swojej czynności. Er sucht verlorene Schafe. On szuka owiec, które poginęły. Und trägt sie nach Haus. I prowadzi je znowu do domu. Als der große Hirte, wie er uns in Hebräer 13 vorgestellt wird. Jako ten arcypasterz, który nam jest przedstawiony w liście do Hebrajczyków 13. Ist er jetzt in der Herrlichkeit. Teraz przebywa on w chwale. Und hinterher werden wir noch an den Begriff Erzhirte kommen. I później będziemy mogli przez niego, przez jego czynność stać się również pasterzami. Als solcher ist er tätig im Hinblick auf diejenigen, die hier auf der Erde sich in dem Hirtendienst verwenden. I on jako ten arcypasterz tam w chwale jest czynny dla tych, którzy tutaj są pasterzami na tej ziemi. Ich muss also die Beziehung zu dem Herrn Jesus als dem guten Hirten und als dem großen Hirten und dem Erzhirten pflegen. Muszę zatem, będąc pasterzem tutaj, upielęgnować tę relację z tym wielkim arcypasterzem, który przebywa w chwale. Und es ist nichts anderes als die Herde Gottes. I nie mogę się niczym innym zajmować jak trzodą Bożą. Jesaja 53 sagt, wir alle irrtum her wie Schafe. Izajasz 53 mówi, że wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Wir manchmal sind wir von unserer Meinung dermaßen überzeugt, dass wir meinen, wir brauchten keine Belehrung. Jakże często jesteśmy tak mocno przekonani o własnych myślach, że wydaje nam się, że nie potrzebujemy żadnego pouczenia znikąd. Nein, um diese Freude genießen zu können, müssen wir abhängig und unterwürfig sein. Ale to nie jest prawdą. Jeżeli pragniemy rzeczywiście przeżywać tę radość, to musimy pozostać zależni i musimy pozostać poddani. Das sollten sie selbst genießen und das sollte dann durch sie hindurchfließen zu den anderen. Ci oto pasterze muszą najpierw sami mieć udział w tych rzeczach, aby mogło to płynąć z ich serc ku tym, których strzegą. Sie sollten die Aufsicht nicht aus Zwang führen. I mają tę służbę wykonywać wtedy nie z przymusu. Sie könnten sagen, es ist der Wunsch von Petrus gewesen, deshalb müssen wir es unbedingt tun. Oni mogliby myśleć najpierw tak powierzchownie, ponieważ Piotr, ten oto wielki Piotr sobie tak życzył, to dlatego musimy to czynić. Nein, wenn einer etwas zwangsweise tut, dann wird es nie gut. Jeżeli ktoś czyni cokolwiek z przymusu, to nigdy nie skończy się to dobrze. Das ist der Gehorsam auf der niedrigsten Stufe. To jest wprawdzie posłuszeństwem, ale posłuszeństwem postawionym na najniższym możliwym poziomie. Sie sollten es vielmehr freiwillig tun. Ale oni winni to czynić ochotnie, z własnej, nieprzymuszonej woli. In meiner Bibel habe ich da eine Fußnote, die sagt gottgemäß. W mojej Biblii posiadam tutaj taki przypis do tego wiersza, który mówi po Bożemu. Wir haben gesagt, der Herr hatte die Herde anvertraut und ihm deutlich gemacht, dass der Dienst nur in Verbindung mit der Liebe zu ihm geschehen kann. Mówiliśmy o tym, że Pan Piotrowi to objawił, że służba, jaką mu powierzył, może być wykonywana tylko wtedy, gdy dla niej mocą napędową będzie miłość do Pana Jezusa. Es waren seine Schafe. Bo to były jego, Pana Jezusa, owce. Hier ist es die Herde Gottes. Tutaj mamy właśnie trzodę Bożą. Und deshalb musste dieser Dienst zwangsläufig auch gottgemäß ausgeübt werden. I dlatego służba, która była skierowana do tej Bożej trzody, musiała być koniecznie wykonywana po Bożemu. Und ist da ein Einsatz zu gering? Czy, zu groß?
Czy tutaj jakieś zaangażowanie jest za małe albo za wielkie? Jeder Einsatz sollte da von uns wahrgenommen werden. Każda jedna rzecz, którą winniśmy tutaj aktywować, którą winniśmy wykonywać, musi być przez nas podjęta. Es sollte auch nicht ein Dienst sein, der mit Gewinn zusammenhängt. To nie może być też służba, która liczy się z zapłatą. Der Herr hat gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Pan Jezus powiedział, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Sie sollten bereitwillig sein. Ci, którzy wykonują ją, winni być ochotni. Wenn dir ein besonderer Auftrag in diesem Bereich deutlich wird, dann tu ihn. Gdy w jakimś obszarze zlecenie pochodzące od Pana staje się dla ciebie jasne, to wykonaj je. Sei jederzeit gewissermaßen bereit, diesen Dienst zu tun. W każdym czasie bądź gotów, by wykonać taką służbę. Und er sagt, seid nicht solche, die über die Besitztümer herrschen. I tutaj Piotr mówi, nie bądźcie takimi, którzy władają posiadłościami. Wie schnell kann auch das passieren? Jakże szybko może dojść do takiego stanowiska? Dass wir vergessen, dass wir Staub und Asche sind. Że zapominamy, że jesteśmy prochem i popiołem. Denken wir nur an das Buch Hiob. Pomyślmy o księdze Hioba. Dieser Mann, der so viel wusste. Ten mąż, który miał tak wielką, głęboką świadomość. Der auf der anderen Seite so gerecht und gottesfürchtig war. Który był z jednej strony tak prawy i bogobojny. Und gerade im 42. Kapitel sagt er. I właśnie w 42. rozdziale tej księgi mówi. Und ich bin Staub und Asche. Mówi o sobie, prochem jestem i popiołem. Mówiłem. Ich will es nicht wieder tun. Ale nie powiem już ani słowa więcej. Weil mein Auge dich gesehen hat. Dlatego, że moje oko widziało ciebie. Petrus hat die Gnade, die zurechtbringende Gnade besonders erlebt. Piotr w sposób szczególny poznał tę łaskę, która doprowadziła go do właściwego stanowiska przed Bogiem. Er wusste, dass alles nur was wert hat, die Gnade Gottes hervorgebracht hat. On wiedział o tym, że wszystko, cokolwiek może być ocenione jako prawdziwie wartościowe, to jest wynikiem działania łaski Bożej. Dass alles, was gut ist, letzten Endes ein Gnadengeschenk Gottes ist. Że wszystko ostatecznie, co jest dobre, to jest jedynie darem łaski Bożej. Seid Vorbilder der Herde. Bądźcie wzorcem dla trzody. Das umfasst das Denken. To obejmuje w sobie zarówno myślenie, das Empfinden, jak i poczucie, to co czujemy w sercach, uczucia, die Worte und das Verhalten. Słowa, jakie wychodzą z naszych ust oraz ogólne nasze zachowanie. Was sagten die Menschen damals in der Apostelgeschichte von den Jüngern? Co ludzie w tamtym czasie powiedzieli o uczniach w Dziejach Apostolskich, gdy ich obserwowali? Sie erkannten sie, dass sie mit dem Herrn Jesus gewesen waren. Oni poznali, że to są ludzie, którzy są złączeni z Panem Jezusem. In diesem Charakter sollten die älteren vorangehen. W tym charakterze ci starsi winni być wzorcem. Und wenn wir das so sagen, dann wollen wir uns alle mit einschließen. I jeżeli o tym mówimy, to po to, abyśmy przyłączyli się do takiej właśnie postawy. Und wenn der Erzählte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Der Erzählte, der Oberhirte würde alles in der rechten Weise belohnen. Ten najwyższy pasterz, arcypasterz, wynagrodzi wszystko w sposób najwłaściwszy. Und er sagt, dann bekommt ihr die Krone der Herrlichkeit. I tutaj mówi Pismo, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Fürsorge füreinander. Troska o tych z trzody. Indem man Christus vor dem Auge und vor dem Herzen hat. Wykonywana w taki sposób, że pasterz ma Pana Jezusa Chrystusa przed swymi oczyma. Damit dieses Glück, was wir besungen haben, uns auch weiter kennzeichnet. I wykonuje tę służbę po to, aby radość, o której śpiewaliśmy, mogła dalej nas cechować. Dann wendet er sich den Jüngern zu.
Następnie Piotr zwraca się do młodych. Er ermuntert sie, sich unterzuordnen. On ich zachęca do tego, aby byli ulegli wobec starszych. Das fällt uns nicht leicht. Wcale łatwo nam to nie przychodzi. Obwohl es eine Übung ist, die wir von Kindesbeinen an kennen. I nie przychodzi nam to łatwo, chociaż jest to ćwiczeniem, które znamy od najmłodszych lat dzieciństwa. Wir lernen als Kinder unterwürfig zu sein, uczymy einer sichtbaren Autorität gegenüber. Uczymy się już jako dzieci, by być podlegli czy podległe autorytetowi, widzialnemu autorytetowi, jaki nam jest dany. Wir müssen das auch in den Betrieben praktizieren. Również i tę rzecz musimy uczyć się praktykować w naszym obszarze zawodowym. Wenn wir uns nicht unterordnen dem, was der Vorgesetzte sagt, jeżeli nie będziemy potrafili być ulegli wobec tego, co nam mówi przełożony, können wir gehen. Możemy iść. So einfach ist das. Takie to jest proste. Aber es ist ein Prinzip, was biblisch ist. Ale zasada, która jest biblijna, jest taka, by być uległym. Wir sollen nämlich als solche, die zum Hause Gottes gehören, winniśmy mianowicie jako ci, którzy należą do domu Bożego, als solche, die die Herde Gottes darstellen, jako ci, którzy reprezentują trzodę Bożą, einer unsichtbaren Autorität uns unterordnen. Być wciąż i wszędzie podlegli niewidzialnemu autorytetowi nad nami. Und das fällt uns manchmal schwer. Niejednokrotnie ciężko nam to przychodzi. Und dazu benutzt der Herr auch die Älteren. Ale do tego, by to mogło być praktykowane, używa również Pan starszych. Und dann schließt er beide Gruppen gewissermaßen zusammen. W pewnym sensie tutaj te dwie grupy są połączone później razem. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Abyście byli wszyscy pokorą zespojeni. Diese Niedriggesinntheit ist Voraussetzung für Ältere wie für Jüngere. Ta pokora prawdziwa, ona jest wymogiem, który jest stawiany zarówno do starszych, jak i do młodszych. Wir haben verschiedene Aufgaben als Gläubige. My posiadamy różne zadania jako wierzący. Wir dürfen Gott priesterlich nahen. My jako lud kapłański mamy ten przywilej, by zbliżać się do Boga. Wo lernen wir das? Gdzie uczymy się tego? Wie lernen wir das? Jak uczymy się tego? Petrus hat in 1. Petrus 2 davon gesprochen. Piotr mówił o tym. Alle Wiedergeborenen sind mit dem Zeitpunkt der Wiedergeburt Priester. Mówił o tym Piotr, że wszyscy, którzy się narodzili na nowo, w momencie tych nowych narodzin stali się jednocześnie uczestnikami kapłańskiego rodu. Sie sind ein heiliges Priestertum, um Gott wohlgefällige Schlachtopfer darzubringen. Stali się świętym kapłaństwem, aby składać Bogu miłe ofiary. Wie wichtig, dass wir da Verständnis füreinander haben. Jakżeż ważne jest to zatem, abyśmy mieli zrozumienie tego. Dass wir den geistlichen Austausch pflegen miteinander. Abyśmy umieli duchową wymianę między nami pielęgnować serca do serca. Und Petrus sagt, mit der Oberlehrermethode kommt ihr nicht weiter. A Piotr mówi z władczym nastawieniem, nie pójdziecie daleko. Sondern nur mit der Demut. Lecz wyłącznie z pokorą. Er selbst hatte das ja ihnen deutlich gemacht durch sein Beispiel. On sam bardzo wyraźnie im to pokazał przez swój wzorzec. Indem er sich in ihre Reihe gestellt hatte als Mittelältester. Jako ten, który postawił się między nimi, jako jeden z nich starszy jak oni. Und auch wenn es um das königliche Priestertum geht, jeżeli chodzi o królewskie kapłaństwo, musimy się uczyć, dann dürfen wir die Tugenden Gottes nach außen tragen. Że mamy ten przywilej, by cnoty Pana objawiać na zewnątrz. Seine Vollkommenheiten sichtbar machen. By stały się widoczne i jawne te rzeczy, które cechowały Jego doskonałość. Der Schlüssel ist die Demut. Kluczem do tego jest właśnie pokora.
Er begründet das mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Piotr to uzasadnia cytatem ze Starego Testamentu. Und das macht deutlich, dass dieser Grundsatz gewissermaßen die ganze Schrift durchzieht. I to, w tym, ten sposób on podkreśla, że zasada ta, ona przewija się przez całe Słowo Boże. Wenn wir hochmütig sind, dann haben wir Gott zum Gegner. Jeżeli jesteśmy pysznymi, to przeciwnikiem naszym staje się Bóg. Hier wird Gott nicht als Gegner der Ungläubigen genannt. Tutaj nie jest przedstawiony Bóg jako przeciwnik niewierzących. Sondern Gott wird der Gegner der Hochmütigen genannt. Jest przedstawiony tutaj Bóg jako przeciwnik pysznego. Aber etwas anderes tut er dem Demütigen gegenüber. Ale ten Bóg zajmuje zupełnie inną postawę wobec pokornego. Er gibt ihm Gnade. On daje takiemu łaskę. Wie viel Gnade haben wir jeden Tag nötig? Ileż łaski potrzebujemy każdego dnia? Dass wir in Abhängigkeit und Unterwürfigkeit unseren Weg gehen. Łaski, która jest nam potrzebna, byśmy mieli siłę iść naszą drogą w zależności i w uniżeniu. Dass wir Verständnis haben füreinander. Abyśmy umieli wykazywać właściwe zrozumienie dla siebie nawzajem. Dass ein gutes, harmonisches Miteinander da ist. Aby rzeczywiście mogła nas cechować harmonijna społeczność. Damit auch die Freude nicht nur das persönliche Teil ist, sondern aller Teil. Aby radość nasza nie była tylko naszym osobistym przeżyciem, ale była naszą wspólną rzeczą. Vers 6 ist eine weitere Aufforderung. Szósty wiersz jest wezwaniem do dalszych rzeczy. Wir sollen uns alle unter die mächtige Hand Gottes beugen, demütigen. Jest tu napisane, że winniśmy się ukorzyć pod mocną rękę Bożą. Wenn wir uns unter sie beugen, dann wird er uns erhöhen. Po to, by jako tych, którzy ukorzyli się wpierw pod tą mocną rękę, on mógł wywyższyć swego czasu. Da ist ein alter Bruder, der diesen Dienst getan hat. Jest jakiś starszy brat, który wykonywał tę służbę. Der versucht hat, den Jüngern zu dienen. Który usiłował na wszelkie sposoby służyć tym, których mu powierzono. Er ist abgelehnt worden. Został odrzucony. Vielleicht ist er sogar diskriminiert worden. Może w jakiś sposób dyskryminowano go. Petrus sagt, es macht nichts. A Piotr mówi w tych słowach, nic to nie szkodzi. Es ist so, dass er, der große Gott, dich erhöhen wird zur rechten Zeit. Bo jest tak, że ten wielki Bóg, który widzi to, on wywyższy cię czasu swego. In Kapitel 2 hat er das schon deutlich gemacht, dass gerade dieses Verhalten den Herrn Jesus Christus kennzeichnete. W drugim rozdziale już wyraźnie to podkreślał Piotr, że takiego rodzaju usposobienie charakteryzowało Pana Jezusa. Denn er hatte davon gesprochen, dass der Jesus nicht selbst sein Recht gesucht hat. Gdy mówił o tym, że Pan Jezus nie szukał swojej sprawiedliwości. Vielleicht lesen wir einmal den 21. Vers in Kapitel 2. Przeczytamy ten 21. wiersz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Vers 22 und 23 bitte auch. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Nicht nur die Krone der Herrlichkeit am Ende des Weges wirst du bekommen. Nie tylko korona chwały jest tym, co czeka cię na końcu tej drogi. Sondern wenn der Herr es will, wirst du in dieser Zeit schon dementsprechend erhöht werden. Lecz jeżeli Pan zechce, to w tym momencie zostaniesz odpowiednio do swojej postawy wywyższony. Und der Weg dorthin. A droga do tego miejsca. Zu dieser Belohnung hin. Do miejsca, gdzie zostanie udzielona ta dobra zapłata. Den dürfen wir so gehen, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werft. To jest droga, którą możemy iść w taki sposób, że wszystkie troski, jakie nas na niej spotykamy, zrzucimy na Niego. Auch hier eine kleine Schönheit nur am Rande.
Jeszcze jedna piękna rzecz, może warta, która warta wspomnienia jest tutaj na marginesie. Er sagt nicht, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. On nie mówi tutaj, że przez zrzucenie wszystkich trosk po prostu na niego, sondern indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Lecz że wy złożycie czy złóżcie na niego troski swoje. Er spricht wieder nicht von seinen Leiden. On znowu nie mówi tutaj o swoich osobistych cierpieniach. Er spricht auch nicht von seinen Sorgen. On nie mówi o swoich osobistych troskach i zmartwieniach. Welche eine Erleichterung gibt es im Hinblick auf diesen Dienst, wenn wir von uns wegsehen? Jakżeż wielką ulgą jest to dla tej służby, jaką wykonujemy, gdy nasze oczy nie spoczywają już na nas samych. Und wir dürfen die Sorgen ganz auf ihn werfen. A troski, które nas spotykają, możemy całkowicie na niego złożyć. Brauchen Sie nicht mitzunehmen. Nie musimy ich brać na siebie i ciągnąć jak wielki bagaż. Dürfen Sie bei ihm lassen. Możemy zostawić je jemu. Dürfen das Glück wieder genießen. Możemy to prawdziwe szczęście